A tu kolega właśnie jeździ. O, jest drugi motocykl. O, i Krzysztof chyba instruktaż robi. A Krzysztof właśnie tutaj instruuje. Pierwsza jazda dziewczyny na motocyklu. Początek kursu. Trafiłem na początek kursu. Każdy to przechodził. Znaczy oprócz mnie jednego chyba. Nie, no dużo osób jeździło wcześniej. Ale czasami bywa, że ktoś pierwszy raz nie ma dostępu do sprzętu. I tu słuchajcie, tutaj Krzysztof właśnie instruuje od początku. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, o, przytrzyma tak jak ja Kuba kiedyś. I po prostym 125 YBL-om, nie pamiętam. Ale testowałem tą 125, fajnie to jeździ. O, i tutaj Krzysztof właśnie prowadzi kursantkę. Bardzo dobrze. Tu już kolega wprawiony, pewno tam już podbierał ojcu motocykl. I Krzysztof sobie tutaj po placu z kursantką, a już teraz samodzielnie. Tam gdzie patrzysz, tam pojedziesz. Przepraszam. Dobra nauka, Krzysztof. Przepraszam, ale trafiłem jak na rozpoczęcie. Dziewczyna pierwsza się jedzie. Bardzo dobrze, ja nic nie mówię. Więc, ja się cieszę, że można pokazać od początku, jak to bywa. To, ja czasami to biegam przez godzinę tutaj na placu. Ja sobie zdaję sprawę. A tutaj widzę z tego, że ona tak dosyć ładnie łapie. Podpowiedz jej, że tam gdzie patrzy, tam pojedzie. Nie, nie, ona na razie to patrzy na koło. Niech ona sobie patrzy na to koło. Aha. Tutaj jest wolno, więc nie ma problemu. Wystarczona dziewczyna. Ale myślę, że będzie dobrze. Zaraz ją zatrzymamy. Ja sobie jeszcze raz przyjedzie tutaj, żeby mogła znowu ruszyć, nie? To ja zaraz jej ten, na duchu ją podniosę. Wspomnę o jeździe na jednym kole. Może jeszcze nie teraz. To ja ją pochwalę, że dobrze jej idzie. Jeszcze raz, więc znowu będziemy ruszać. Znowu skręcamy do końca. Znowu się przebieg. No i
będziemy mieć. I tak samo kółeczko. Widzisz, jak za szybko puścisz, to zgaś. Bardzo ładnie, bardzo dobrze ci idzie. No, jak na pierwszy. Bez stresu, naprawdę. Wyłączamy znowu tak, aby znowu się pokazał luz. Nam. Tak, byli neutralny. Jest zielone. Wtedy co robimy? Możemy uruchomić silnik. Nie. Pęgło. Pierwszy bieg. No i powolutku. Bardzo powoli i delikatnie ewentualnie dajemy gaz. Obo. A tu powoli, powoli. Ale to powoli jedziemy, ale jest to tam. O, kółek. Pominęła pochołek, bardzo ładnie. Te pierwsze początki są dosyć trudne, nie? Ale dziewczyno, oni wszyscy w domu jeżdżą. Tak? Ojciec jeździ, mama jeździ, brat jeździ i ona teraz też chce jeździć, nie? Super. Oni wszyscy na jedność tak. Ja przepraszam. Zaraz ją posadzimy na betę. Zobaczycie. Nie, ja sobie zdaję sprawę, że pierwsze początki to stres. No, naprawdę trudne. Stres, no. Ruszanie, nie? A potem... Koordynacja jeszcze, nie? Sprzęgła z gazem, z hamulcem później przy zatrzymaniu. Wszystko z czasem, wszystko, nie? Wszystko pojeździć. Z czasem. A Krzysztof, powiedz mi, na taką 700, nie? To jest dokładnie jest XJ jeszcze. XJ. MT jest na egzaminie, muszę pojechać do Wordu odebrać. A. To razem możemy, możemy pojechać. Możemy, nie ma problemu. Dobra, zobaczymy teraz w drugą stronę, bo w lewo przeważnie wychodzi. Ojeny, to Kuba też miał taki problem. Ojeny, no naprawdę, powiem wam, że to tak jest, nie? Zatrzymamy się. Ten sprzęgło wystarczy stąd. Tak, i hamulec. Teraz inaczej. Ale trzymamy sprzęgło, bo jak gdybym je trzymał teraz sprzęgło, to co? To mogliby pojechać. Dopóki nie przerzucimy na neutralny, to co? To nie możemy puścić sprzęgło, tak? To to wyłączamy na neutralny. Już jest łatwiej, tak? Kiedyś raz było też bardzo trudno, teraz już jest łatwiej. Teraz zrobimy coś takiego, że nie będziemy skręcać, tylko pojedziemy sobie w pół, w kosie, w lewo i z dawą, zobaczcie sobie, jak to się skręca. Tak? Więc pojedziesz sobie w lewo, żeby zawrócić prawo, tak? No to od nowa, od początku. Sprzęgło wciśnięte, na dół jedynka i próbujemy. I powolutku to sprzęgiełko odpuszczamy, tak? Nawet wtedy, kiedy po tym powoli jedzie, to my tak równomiernie to sprzęgło i tak odpuszczamy, tak? O właśnie. Nie wiem, jak to stało. I pojechał. Wiesz co, jak ja tak jeździłem, nie, a nie umiałem się zatrzymać, to stawałem przy płocie. Jak nie trafiłem, to się przewracałem i nogę zawsze sobie poparzyłem. A. No to tak jest. O, tu trochę więcej musi tego łuku zrobić. Dlatego mówię, no czasami jest co? Tą drugą stronę, w jedną i tak, a w tą drugą, kurde, jakoś tak ciężko oporowo. Idzie. A kiedy ósemki będzie kręciła koleżanka? Jeszcze nie dzisiaj. Ruszanie, zatrzymywanie, zawracanie, takie rzeczy, nie? Ja ci mówię, ona już jutro będzie podbierała ojcu motocykl. No mają, bo i tam jeżdżą wszyscy, więc mają tych motocykli, aczkolwiek tam raczej nikt jej nie da, nie? A, ale podbierać, to znaczy podbierać nie da. Podbierać nie da, tak żeby sobie pozwolili zabrać cokolwiek, bo mówię, nie wszyscy jeżdżą.
Zuzanna rozpoczyna dzisiaj swoją przygodę. Zawsze jest ten pierwszy raz, tak, nie? Kiedyś pierwszy. Tak. Ja za bardzo młodo zaczynam jednoślady. Ja też. 10 lat. No to nie, to ja ciutkę później. No. Ja już miałem 12 pewnie. A jak miałem 12, to po ulicach jeździłem. Już normalnie, tu wszystkimi ulicami. Całe miasto poznawałem. Ja nie mieszkałem w mieście, więc... A. No to miałeś lepiej, to takie enduro miałeś już. No, to takie... Ucieczki przed policją pierwsze. Nie, akurat nic się takiego nie przydarzyło w historii, więc... Ja raz miałem ucieczkę. Tak? W parku mnie tutaj złapali. No, nie musiałem. Ale byłem za młody, żeby ten i... Ale tak było. Kiedyś to były czasy, powiedz. Komu to przeszkadzało, nie? No. Komu to przeszkadzało? Ale zobacz, jakie maszyny teraz są. Nie no, głowy. Gdzie to do Włeski, powiedz? No. Ja ocen na Włesce zaczynałem. Ja na Romecie 50. Romet to ja mówię o takim większym już. A, no to nie, CZ. Przepraszam. To ja też na Włesce, Ja nie miałem Rometa, miałem później. A. Włeska w domu była, a Romet to był później. No i Zuzanna daje sobie radę. Jest dobrze. Początek jest też taki, żeby nie wystraszyć, nie? Bo jak się zrazi, tak, to też jest duży problem później, tak, nie? Tak. No czasami człowiek sobie nie poradzi. Że niech wyjeździ te godziny. Ile się da. A jeszcze wakacje muszę tak, żeby ona też sobie skończyła, bo niech się wrzesień zacznie, to jest trudniej z tymi godzinami, nie? Wtedy, kiedy do szkoły chodzą, ten dzień coraz krótszy i... A powiedz teraz tak, to jest pierwszy dzień? I teraz na ulicę kiedy taki kursant wyjeżdża? Na YouTube zobaczę, że już to faktycznie to ruszanie, to zatrzymywanie jest ok. Myślę, że po trzecim spotkaniu, może na trzecim już nawet, nie? Mhm. No bo tak, to jest niebezpieczne, no, nie? Tu ja rondo, tu skrzyżowanie, tu to... W samochodzie masz tą kierownicę, masz ten hamulec, masz to sprzęgło. Tutaj jest skazany tylko sam na siebie. Tak. I w przypadku właśnie tego A1 czy AM, wtedy kiedy te dzieciaki, można powiedzieć, w wieku 14 lat zaczynają, no to jest duży problem, bo ja tam nie zaingeruję w żadne hamowanie. Tak? No tak. Jedynie możesz podpowiadać, krzyknąć. W jakiś sposób, ale to też nie, tak też... krzyknąć, to może wystraszyć jeszcze. Tak. Są różne sytuacje, no. Niebezpieczne. Każdy zaczynał kiedyś. No, to pilnuj tu Zuzanny. Tak jest. Good. Już banan na gębie, już tam opanowane. No, bardzo ładnie. Dobry instruktor. Dzięki bardzo. Dzięki. No, dzięki. Do miłego. No a tutaj jest właśnie ośrodek szkolenia kierowców Krzysztofa. Staszica 30, jakby kto pytał. To trzymajcie się. Nara. Właśnie zapisałem się na taki kurs. Naprawdę. I po prostu dostałem książkę, dostałem aplikację. Będę się uczył. No i idę na kurs. Na egzamin. Teoretyczny. Przepisów ruchu drogowego. Nie to, żebym musiał, ale chcę. Trzymajcie kciuki.